Niebo jest moim środowiskiem. I jak sobie czasami mam trochę stracha, czy jest jakieś trudne zadanie do wykonania, czy wsiadam z taką kwaśną miną do tego szybowca, zamykam kabinkę i sobie mówię, to jest moje środowisko. Miałem okazję go poznać z pół roku temu, podczas rozmowy. Przede wszystkim jest osobą na pewno kompetentną, na pewno wie, co robi. Zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Więc to już on sam wie najlepiej, jakim był pilotem wcześniej, jakim jest teraz. Nie wiem, czy przed wypadkiem zdobył wicemistrzostwo Europy. Po wypadku zdobył. Bezpośrednią przyczyną był po prostu mój błąd. Wypadł mi drążek z ręki przy otwieraniu podwozia i robiłem to za nisko. Ten szybowiec trochę zafalował i uderzył dziobem w ziemię. I w tej sytuacji po prostu to była duża prędkość, około 160 na godzinę. No i zaczęło to się wszystko rozpadać i mnie tam trochę poturbowało. Sam uśmiech to jest taki standardowy. Każdy jak wysiada, to się cieszy. Ale ten wózek pusty, stojący koło szybowca i te zdjęcia takiego samego pustego wózka, to jest odrzuć te kule, nie? I idź. I to się dzieje, to się naprawdę dzieje. To nie ma innego sposobu na to, żeby się mentalnie oderwać od tych ciężkich chwil. Radość, zadowolenie, satysfakcja, że wreszcie się udało. No naprawdę, radość i to, co powiedziałem. Poza tym, no nie umiem powiedzieć, jestem szczęśliwy. Dobra, słuchaj, lecisz jeszcze raz. Gratuluję. Dziękuję. Wysoko byłeś, ale się wyrobiłeś. Pełne hamulce, no, widziałem, ładnie. Już zaczyna zabierać, wiesz. Aha, dobra. No, fajnie. Leć. Dziękuję. Zakończyliśmy drugą turę szkolenia. Mamy 10 nowych członków, 10 nowych osób, 10 nowych planet, bo każdy człowiek ma swoje uzależnienia, swój świat, swoje lęki. I tych 10 ludzi nagle postanowiło wyjść ze swojego środowiska po to, żeby na chwilę wyjść z tematu cewników, pampersów, kul, wózków, protez i stać się przez chwilę osobami, które o tym wszystkim zapominają. Szczerze, chciałabym, żeby takich sukcesów, jakie już ma na koncie, miał jak najwięcej, bo jest to jego pasja i widać, że się w tym realizuje, jest szczęśliwy. No ja myślę, że jeszcze tam Mistrzostwo Europy, jak zdobędzie, to doleci. Myślę, że jak wyszkoli jeszcze z jednego niepełnosprawnego pilota, który będzie mu z czasem dorównywał, albo będzie mógł za kilka lat powiedzieć, że o, to jest człowiek, którego szkoliłem i on teraz zdobywa medale, tak jak ja wcześniej, to myślę, że to chyba będzie takie... Taka wisienka na torcie, nie? To jest niebywałe, żeby się na chwilę oderwać od tego wszystkiego i być chociaż 5 minut kimś innym. A tutaj może to nie będzie 5 minut, może to będzie 2 godziny, może będzie to 3 godziny. Potem się powoli to życie zmienia i człowiek po prostu zapomina o tym, że jest trochę tam jakby to z tą niepełnosprawnością. Dzisiaj do ciebie mówię, mistrzu. Dziękuję, jesteś zbyt łaskawy.